Ratel miodożerny, słynny Rambo wśród zwierząt, wpisany do księgi Guinnessa jako najbardziej nieustraszone zwierzę świata. Choć nieduży, to bardzo waleczny. Praktycznie nie ma zwierzęcia, przeciwko któremu nie stanąłby do walki. A że występuje on głównie w Afryce, to spotyka naprawdę groźnych przeciwników. Film o nim, który przed laty ukazał się na kanale Magia Natury, do dziś bije rekordy oglądalności. Nic dziwnego, zwierzę to naprawdę jest niezwykłe. Jest niczym czołg. Nieustraszona bestia do zadań specjalnych. Najbardziej jadowite węże, takie jak kobry czy czarne mamby, zjada na śniadanie, przegryzając niewiele tylko mniej jadowitymi skorpionami. Wedrze się do gniazda afrykańskich pszczół i będzie wyjadał miód, nic sobie nie robiąc z pszczół, które będą go atakowały. Rzuci się na lwa czy hienę, a zdarza się, tak jak to widzimy na tym nagraniu, że i trzem, co prawda jeszcze młodym i niedoświadczonym, ale jednak trzem lampartom spuści łomot. Czy trzeba mówić dalej? Jego angielska nazwa to Honey Badger, czyli w dosłownym tłumaczeniu miodowy borsuk. To oczywiście ze względu na wspomniane jego upodobanie do miodu i masakrowanie uli. Słowo borsuk od razu przywołuje jednak skojarzenie z naszym polskim, europejskim borsukiem. Słusznie, zresztą nie trzeba iść drogą okrężną i od strony nazwy doszukiwać się podobieństwa między ratelem a borsukiem europejskim. Wystarczy spojrzeć na oba te zwierzęta. Podobieństwo jest uderzające, bo nawet umaszczenie, te biało-czarne bojowe barwy na głowie, podpowiada, że jest tu coś na rzeczy. Rzeczywiście, oba te zwierzęta należą do rodziny łasicowatych. To bliscy, bardzo bliscy kuzyni. Nasz borsuk, choć wydaje się, że ma spokojniejszą naturę, także potrafi zawalczyć o swoje. Jego pazury w gwarze myśliwskiej nie bez powodu nazywane są brzytwami. W trakcie polowań kontaktu z nimi doznał niejeden pies myśliwski. Pocięty i pokiereszowany, na zawsze zapewne zapamiętał, że z tym zwierzęciem z biało-czarnym umaszczeniem na głowie nie ma żartów. Borsuki budują ogromne fortece. Gdzieś w lesie, często na zboczu wzgórza, kopią rozległy system tuneli i korytarzy. Rodzaj twierdzy dla całej rodziny z komnatami i pomieszczeniami o rozmaitym przeznaczeniu. Myśliwi, aby dopaść borsuka, wpuszczają nieduże psy do takich podziemnych fortec, co w gwarze myśliwskiej nazywane jest norowaniem i dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo w Polsce. Średnice niektórych korytarzy mogą mieć nawet metr długości, a zatem psy mieszczą się w nich bez problemu. Zwłaszcza, że do norowania używa się niewielkich psów, takich jak jamniki czy foksteriery. Często zdarza się, jak relacjonują sami myśliwi, że z nory borsuczej pies już nie wychodzi. Zostaje zakopywany żywcem przez borsuka w jakimś ślepym zaułku podziemnego labiryntu. A że tunel może znajdować się nawet 2 metry pod ziemią, często pod kamieniami czy korzeniami, to psa nawet nie da się odkopać. Zdarza się, że pies po długim pobycie pod ziemią wychodzi, ale zniechęcony i pokiereszowany do kości. Borsuka bardzo trudno wygonić z jego pałacu. To jego dom, to tam najłatwiej jest mu się bronić. Na zewnątrz czeka na niego nie tylko sfora psów, ale także myśliwi z nabitymi strzelbami i tak długo jak to tylko możliwe będzie bronił się pod ziemią. Inni myśliwi z kolei próbują rozkopywać te podziemne fortece, by dobrać się do borsuka. No cóż, moralnie jest to bardzo wątpliwe hobby, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że borsuki prowadzą nocny tryb życia, nie powodują szkód i człowiekowi nie wchodzą raczej w drogę. Poza tym cierpią na tym nie tylko borsuki, ale także psy, które są wykorzystywane do polowań. Ta krótka charakterystyka tych dwóch borsuków, z jednej strony afrykańskiego, miodożernego ratela, a z drugiej naszego borsuka europejskiego, pokazuje, że choć całą sławę skradł borsukowi ratel, to borsuk także nie daje sobie w kaszę dmuchać. Także jest waleczny i kto wie, być może stanąłby do walki nawet z samym ratelem, gdyby było to konieczne. Spotkanie tych dwóch zwierząt w naturze nie jest abstrakcją. Jest realne i zapewne nierzadko ma miejsce. Zasięgi występowania tych zwierząt co prawda nie nachodzą na siebie, aczkolwiek ze sobą graniczą. Gdy porównać mapy ich występowania, można zobaczyć rzecz zadziwiającą. Zasięg ratela z jednej strony i borsuka z drugiej pasują do siebie jak dwa klocki układanki. Wygląda to jak pakt Ribbentrop-Mołotow. Tak jak Niemcy dogadały się z Rosją, dzieląc w 1939 Polskę pomiędzy siebie na pół, tak ratel z borsukiem dzielą ziemię pomiędzy siebie. Ratel wziął Afrykę, a borsuk Euroazję.
Tam, gdzie jest borsuk, tam nie ma ratela. I na odwrót. Idealne dopasowanie, wzajemne uzupełnienie i doskonały podział rewirów. Czyżby zwierzęta się dogadały? A może zwalczają się wzajemnie i dlatego zamieszkują wykluczające się tereny? Co ciekawe, wiele zwierząt dzieli się w ten sposób terytoriami. W Polsce takim przykładem jest słowik, a konkretnie dwa gatunki słowika, które spotkać możemy w naszym kraju. Słowik szary i słowik rdzawy. Dwa bardzo podobne do siebie ptaszki, aczkolwiek należące do dwóch odrębnych gatunków. I znów, jakby się dogadały, słowik szary zamieszkuje ziemię na zachód od Wisły, a słowik rdzawy na wschód. Jak widzicie na tej mapie, przez środek naszego kraju przebiega pas ziemi, na którym występują oba te słowiki. Ale generalnie to tu przebiega granica podziału Europy na dwa terytoria. Na zachód od Polski występuje już tylko słowik szary, a na wschód słowik rdzawy. Te dwa słowiki są ze sobą tak blisko spokrewnione, że mogą się ze sobą rozmnażać, co czasem zdarza się w naturze. Generalnie jednak każdy z nich trzyma się swojego gatunku. Śpiew każdego z nich różni się od siebie nieznacznie, ale na tyle jednak wyraźnie, by ornitolodzy po samym tylko śpiewie mogli stwierdzić, z którym gatunkiem mamy do czynienia. Te dwa gatunki słowików przed ostatnim zlodowaceniem stanowiły jeden gatunek. Lądolud, który wkroczył swego czasu do Europy, rozdzielił populację na dwie części, wschodnią i zachodnią. I potem, gdy po wielu tysiącach lat stopniał i obie populacje słowika znów się ze sobą spotkały, różniły się już od siebie na tyle, że nie chciały się ze sobą krzyżować. Po prostu stanowiły odrębne gatunki. Śpiew samców tych dwóch populacji był na tyle odmienny, że samice wybierały tylko samców ze swojego gatunku. Sytuacja ratela i borsuka wyglądała zapewne podobnie, bo co do tego, że i one miały wspólnego przodka, jak i zresztą wszystkie łasicowate, nie ma wątpliwości. Czy ich droga ewolucyjna rozdzieliła się z powodu jakiejś bariery geograficznej czy innych okoliczności, trudno dziś ocenić. Aczkolwiek efekt był taki, że jeden borsuk przystosował się do życia w klimacie chłodniejszym, północnym, a drugi w ciepłym, wręcz gorącym, afrykańskim. Różnice pomiędzy ratelem a borsukiem są dziś na tyle duże, że zwierzęta te nie muszą ze sobą konkurować, nie muszą sobie wchodzić w drogę. Żyją w odmiennych środowiskach, w odmiennych rejonach świata. Ratel w Puszczy Białowieskiej, choć pewnie przetrwałby latem, zimą zapewne by zginął. Podobnie byłoby z naszym borsukiem gdzieś na afrykańskiej sawannie, pośród lwów i lampartów. Tutaj trzeba być kozakiem, poluje się na węże i skorpiony, żeruje się cały rok i nie zapada się w sen zimowy. Dwie odrębne strategie, dwa odrębne przystosowania, stąd i dwa odrębne, choć krewniacze gatunki. Każdy z tych gatunków jest mistrzem przetrwania w swoim środowisku. Dieta obu tych borsuków, choć oba są niemal wszystkożerne, mimo wszystko się różni. Jadowite węże i skorpiony są tu doskonałym przykładem. Ratel miodożerny z tych zabójczo niebezpiecznych stworzeń uczynił sobie bazę pokarmową. Jest odporny nawet na jad czarnej mamby. Borsuk w naszym kraju z jadowitych węży ma jedynie do czynienia z posiadającą słaby jad żmiją zygzakowatą. Na południu Europy co prawda może spotkać bardziej jadowite węże, ale nie posiada on odporności na ukąszenia afrykańskich, silnie jadowitych węży. Generalnie borsuk europejski jest mniej krwiożerczy niż ratel. Więcej zbiera, mniej poluje. Zdarza mu się upolować młodego zająca, kreta, nornicę czy jeża, ale w większym stopniu niż ratel jest zbieraczem. Pochłania na przykład ogromne ilości dżdżownic, które po deszczu w naszej strefie klimatycznej same masowo wychodzą z ziemi. Żeruje na owocach, żołędziach, grzybach, zjada chrząszcze, ślimaki, żaby. Zajada się też kończyną i trawą. Jednak ani ratel, ani borsuk nie pogardzą też padliną. Co by było zatem, gdyby przyszło im spotkać się i rywalizować ze sobą o świeżą padlinę? Takie sytuacje zapewne zdarzają się czasem na obszarach, gdzie graniczą ze sobą ich zasięgi występowania. Kto by zwyciężył taką konfrontację? Ratel miodożerny ma na karku i grzbiecie bardzo grubą skórę. To biologiczne przystosowanie do częstych walk, jakie ratele toczą pomiędzy sobą. Samce walczą ze sobą, gryząc się i chwytając szczękami w te właśnie okolice. Ratelowi często ratuje to życie, nawet w konfrontacji z lampartem.
Dzięki grubej, twardej i pokrytej sztywnym włosem skórze, która dodatkowo jest bardzo luźna, ratel potrafi się wywinąć z uścisku, odwrócić się i ugryźć napastnika. To ratel wydaje się więc być faworytem w tej konfrontacji z borsukiem. Borsuk europejski jawi się przy nim jako spokojny, nie szukający zwady pacyfista. Spójrzcie jednak na to. Borsuk wbrew pozorom nie jest flegmatyczny i bojaźliwy. Gdy zajdzie taka potrzeba, potrafi skutecznie walczyć o swoje. Samce borsuków także toczą ze sobą boje o terytoria i potrafią być w tych walkach bezwzględne i bardzo brutalne. Nie ustępują pod tym względem ratelom. Ich pazury są porównywalne z pazurami niedźwiedzia. Owszem, ratel także ma potężne pazury, ale borsuk jest jednak większy od ratela. I tutaj mamy już jeden niepodważalny fakt, konkret przemawiający na korzyść borsuka. Największe ratele żyją w Afryce, gdzie osiągają wagę przeciętnie od 9 do 16 kg. Borsuk europejski natomiast osiąga wagę pomiędzy 12 a 20 kg. A zatem statystycznie przeciętny borsuk jest o kilka kilogramów cięższy od przeciętnego ratela. Waga oczywiście nie musi o niczym przesądzać. Ratel potrafi przecież pogonić znacznie większą od siebie hienę czy nawet lwa. Jedno jest pewne. Ratel zapewne, biorąc pod uwagę jego naturę, dążyłby do konfrontacji, bez wahania atakując. Borsuk natomiast zapewne by nie stchórzył. Któż zatem by zwyciężył? No cóż, zwyciężyłaby natura, dzieląc sprawiedliwie i każdemu dając przynależną mu działkę. Ratelowi na południu, borsukowi na północy, jednocześnie każdego z nich przystosowując doskonale do przynależnego mu klimatu i środowiska. Nie bez kozery mamy w przyrodzie tak wiele gatunków, tak wiele rozmaitych przystosowań, tak wiele rozmaitych strategii przetrwania. Świat oferuje rozmaite nisze ekologiczne. Rywalizacje wygrywają ci, którzy najlepiej się do nich przystosują, nawet jeśli różnice są minimalne. Można powiedzieć, że ratel i borsuk to przykłady dwóch bardzo podobnych, aczkolwiek odmiennych wariantów borsuka. Jeszcze innym wariantem jest żyjący w Ameryce Północnej borsuk amerykański, czy przystosowany do trzaskających mrozów rosomak tundrowy. Każdy z tych wariantów jest ściśle związany ze specyficznym środowiskiem. Oto magia natury. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć!